Korupcyjne macki Garcia i Abrego nie sięgały jedynie meksykańskiego rządu, a również amerykańskiego. Z aresztowaniem jednego z przemytników Abrego, Juana Antonio Ortiza, okazało się, że kartel z Zatoki transportował tony kokainy w busach Immigration and Naturalization Service w latach 86-90. Busy INS były świetnym środkiem transportu dla narkotyków, ponieważ nigdy nie były kontrolowane na granicy. Kryminalne fakty. Twoje drzwi do mrocznej rzeczywistości.